To był najdziwniejszy wywiad w ogóle, jaki kiedykolwiek w życiu przeprowadziłem. Kurde! Boisz się? Troszeczkę. Bardzo dobrze. To jest moje marzenie w ogóle, bardzo duże. Czad! No, tego pana chyba nie trzeba przedstawiać. Budda! Kamilu, słuchaj, mam do ciebie bardzo poważne pytania. Pierwsze pytanie, jakbyś mógł ustanowić jakieś święto, to jakie to by było święto i kiedy byśmy je obchodzili i jak? Kurde! W ogóle nie z tej kategorii się pytań spodziewałem. Ja bym ustanowił święto driftu i to byłby pierwszy dzień wakacji. Jestem za. Jak byśmy obchodzili? Jakbyśmy obchodzili, cała Polska miałaby się narodowo zebrać pod znakiem i pod godłem naszym na jednym z wybranych torów co rok gdzie indziej i upalać całymi dniami, właściwie cały jeden dzień. Ma być kolejka do jazdy, ma być dużo palonej gumy i dużo w ogóle wszystkiego, co wszyscy lubimy najbardziej. Czad, kto jest za? Kamilu, drugie pytanie. Jakbyś mógł odjąć sobie jakąś część ciała bez konsekwencji, to jaka to część ciała by była i dlaczego? Kiedyś ktoś mnie zapytał, czy dałbym sobie uciąć mały palec za 1 000 000 złotych, powiedziałem, że spoko. Mały palec. No to co? Dałbyś sobie uciąć mały palec? Ale u nogi czy u ręki? U nogi. Ja już nie mam. U nogi. 1 000 000 złotych. Poszło w drift. No to jakieś 2 tygodnie jazdy. Kolejne pytanie. Jeżeli byś trafił, zamknęliby ciebie w ośrodku dla obłąkanych, jak byś starał się ich przekonać, że nie jesteś obłąkany? Ja pierdolę, są rzeczy oczywiste. Tu ciężko by ich było przekonać, nie? Jak... ciężko by ich było przekonać. Nie no, nie mam pojęcia, w ogóle to są pytania z takiej kategorii, co ja nigdy nie brałem pod uwagę, że ktoś mnie zapyta takich rzeczy. No jakbym się starał? Kurde, nie wiem, jakby mi dali dostęp do kompa, to bym jakieś lewe papiery próbował robić w Photoshopie, nie wiem. Coś bym próbował wymyślić, no nie wiem, próbowałbym uciec chyba najbardziej, nie? No to wiesz, przygotuj się tak następnym razem, bo to nigdy nic nie wiadomo, bądź przygotowany na takie sytuacje. Jakbym miał myśleć o takich rzeczach na co dzień, to chyba bym... chyba tak bym chodził i na mózg by mi padło, nie? Okej, to ostatnie pytanie. Jakbyś mógł na całym świecie zamienić trawę na coś, to co to by było i dlaczego? Na kwaśne żelki. Jak słodko! Kocham kwaśne żelki. Zamieniłbym na kwaśne żelki i wszędzie. Przecież nie zamieniłbym trawy, bo pieski sikają na trawie. A na przykład nigdzie indziej nie zrobię, tylko na trawie. Więc słusznie. Ja nie chcę zamieniać trawy na nic, a jakbym miał już zamienić, bo by mi kazali, powiedzieliby, że mnie zastrzelą, jak czegoś nie zamienię, to bym zamienił na kwaśne żelki. I wszyscy by tak, jak takie dżownice po tych trawnikach, za tymi kwaśnymi żelkami. Dobre, bardzo ci dziękuję. To był najdziwniejszy wywiad w ogóle, jaki kiedykolwiek w życiu przeprowadziłem. Boisz się? Troszeczkę. Bardzo dobrze. Słuchajcie, jesteśmy z Olą Fijał. Kto nie zna Oli Fijał, Turbo Sztos. No i mamy dla niej bardzo poważne pytania. Olu, jakbyś mogła ustanowić nowe święto, to jakie to by było święto, kiedy by było obchodzone i jak by było obchodzone? O kurczę. Nie wiem, a jest dzień głaskania piesków? O, na pewno jest dzień psa, ale nie wiem czy głaskania. To chciałabym, żeby... O, dzień okładów z piesków, szczeniaczków. I byłby on w połowie czerwca, nie jestem pewna kiedy. I obchodzony byłby tak, że po prostu przychodzi się do szczeniaczków i wszystkie szczeniaczki kładą na tobie. To jest moje marzenie w ogóle, bardzo duże. Czad, biorę i będę głosowała. Jak będziesz takie święto ustanawiała, ja się podpisuję petycję po tym. Gdybyś mogła usunąć jedną część swojego ciała bez żadnych konsekwencji, to jaka część to by była i dlaczego? 5 minutes later. O kurde, wszystko mi jest w miarę potrzebne. No może boczki, bo nie mogę ich zrzucić na siłowni. To jest to. Dobre. Bo reszta jest mi jeszcze potrzebna w miarę. Super, dobre.
Gdyby wrzucono ciebie do szpitala dla obłąkanych, co byś im powiedziała, żeby udowodnić, że nie jesteś obłąkana? O nie, mi się przypomniał ten żart, że przyszłabym z łyżką i powiedziałabym, że to już nie jest mój przyjaciel. Po czym oni by powiedzieli, okej, okay, jesteś wolna, ja bym powiedziała, Stefan, uwierzyli nam. To jest żartu jakiegoś, ja nie wiem, co bym im powiedziała. Bo co mam powiedzieć, że jestem drifterką i na to, że w Kielcach wchodzę w 140 w zakręt, to mnie w kaftan związali. Nikt by ci nie uwierzył, że jesteś normalna, dokładnie. Jakbyś mogła całą trawę na ziemi czymś wyłożyć, to czym byś wyłożyła? Asfaltem. Zrobiła wielki tor driftingowy. Ale nie byłoby trawy. No to prawda. Chyba, że inną trawę. To nie wiem, pozbycie się której trawy byłoby gorsze. Czy możemy to puścić w ogóle? Oczywiście, że to pójdzie. Bardzo ci dziękuję. Dzięki. Nie, ogólnie kocham trawniki, zieleń i przyrodę. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję również.